Zaangażowany teraz, zaangażowany wtedy. Stanisław Piotrowicz w wywiadach pisze jednak inną historię. Nieprawdą jest, że udzielałem się w partii. Sprawdzamy. Zaczynając od tych zdjęć. To czerwiec 76 roku i krwawe stłumienie manifestacji na ulicach Radomia i Ursusa. Młody, 24-letni student prawa Stanisław Piotrowicz nie działa w opozycji. Jest wtedy członkiem Socjalistycznego Związku Studentów i tuż po manifestacjach wyjeżdża na wycieczkę do ZSRR. Dokumenty paszportowe wskazują, że w połowie 81 roku, tuż przed stanem wojennym, za zgodą bezpieki pojechał do Francji, co zapewne ułatwiła przynależność do partii komunistycznej. Ponad 30 lat później Piotrowicz powie, że został do zapisania się do PZPR zmuszony. To protokół z wyboru na władzę zarządu partii w lokalnej prokuraturze, czyli egzekutywy partyjnej w 81 roku, w którym czytamy. Przeprowadzono wybory członków egzekutywy podstawowej organizacji partyjnej. Cztery osoby uzyskały wymaganą większość głosów. Wśród nich Stanisław Piotrowicz, z wysokim poparciem, ale był remis. Zaistniała konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Z poparciem 10 głosów Stanisław Piotrowicz zostaje jednym z trzech członków egzekutywy. Podpisał się pod aktem oskarżenia opozycjonisty Antoniego Pikula, a potem długo się tego podpisu wypierał. Tam w ogóle mojego nazwiska nie ma. A pan nie podpisywał aktu oskarżenia? Nie, pan bardzo, ależ oczywiście, że nie. Czyje to jest nazwisko? Stanisław Piotrowicz! To ja pomagałem opozycjonistom. To jest nieprawda. To jest absolutna nieprawda, ponieważ pan Piotrowicz żadnej pomocy, tak mnie, jak i innym osobom związanym z Solidarnościowym Podziemiem w tym czasie, nie pomaga. Piotrowicz, broniąc się, twierdzi, że w sprawie opozycjonisty Antoniego Pikula celowo niedokładnie sporządza ten protokół. Zaznajomienia podejrzanego z aktami śledztwa, tak aby sąd zwrócił sprawę do prokuratury. Nie dodaje, że w sporządzonym kilka dni później akcie oskarżenia, pod którym się podpisuje, jest wyraźna teza. Bezspornym jest również to, że powyższe ulotki i wydawnictwa Antoni Pikul gromadził w celu ich dalszego rozpowszechniania. Dokonane ustalenia pozwalają na niebudzące wątpliwości przyjęcie, że Antoni Pikul dopuścił się przestępstwa.